wokół szum i rozgoryczenie. Chyba to święty Bóg pragnie spełnić czyjeś marzenie. 20 grudnia w Wileńskim Kościele pod wezwaniem Ducha Świętego o godzinie 19 odbędzie się koncert pod tytułem Kolęda z Wilna. Najwybitniejsi polscy artyści z Wileńszczyzny wraz z artystami z Polski prowadzą Cię w atmosferę nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Darmowe wejściówki na koncert do dostania w zakrystii Kościoła Ducha Świętego. Liczba wejściówek ograniczona. 20 grudnia o 19 bądź z nami w Kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Wilnie na koncercie Kolęda z Wilna. Pokażmy wszystkim, jak się kolęduje na Wileńszczyźnie. Serdecznie zapraszamy. Projekt finansowany ze środków Stowarzyszenia Wspólnota Polska i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30. W rejonie solecznickim nieznani sprawcy niejednokrotnie podnieśli rękę na krzyż. W 2014 roku krzyż spilowano w gminie Koleśniki. Później doszło do ścięcia drewnianego krzyża przy kościele w Wejszyszkach. Do podobnego aktu wandalizmu doszło w październiku 2015 roku. Ostatnio krzyże w Wejszyszkach zaatakowano w końcu listopada tego roku. Głos w bulwersującej sprawie zajął pan Leonard Talmont, poseł na Sejm Republiki Litewskiej z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, Związku Chrześcijańskich Rodzin. Pan poseł jest dzisiaj gościem w studiu Radia Wilno. Dzień dobry, panie pośle. Witam szanowne słuchacze, witam panie redaktor. Tuż po ostatnich atakach na krzyże w Wejszyszkach w końcu listopada wydał pan oświadczenie. Wyraził pan oburzenie z powodu nieustających ataków na krzyże. W gminie Szyszki określił je mianem przestępstwa. Zażądał pan od organów ścigania, by podjęli się działań w celu przeciwdziałania podobnym czynom w przyszłości i zdecydowanych kroków w celu ustalenia sprawców. Panie pośle, są jakieś postępy w śledztwie? No, śledztwo nie mówię, to może póki idzie dochodzenie, oni nie mają prawa to wszystko mówić, co jest, ale myślę, że w prywatnej rozmowie rozmawiano mi z komendantem policji, że sprawa ruszy się i mają nadzieję, że zajdzie to czasu, to sprawcy będą nadziane. Myślę, że to jest honor policji, żeby znaleźć tych powiedzmy niedobrych ludzi, którzy robią takie złe rzeczy. To może walka z krzyżami, no to walka jest z Bogiem, a walka z Bogiem, to znaczy walka z nami, Polakami zamieszkującymi te wszystkie tereny. To może większość, 90 i nawet więcej procentów, to wszystkie są katolikami i chodzą do kościoła. Znaczy to też jest i jakby walka z nami, zamieszkującymi tam obywatelami. Panie pośle, różne można mieć przemyślenia, kto może się dopuszczać takich aktów wandalizmu. Czy to osoby młode, które nie zdają sobie sprawy z powagi takich aktów, osoby mające problemy z psychiką, albo osoby, którym bardzo zależy na pogorszeniu relacji pomiędzy Polakami i Litwinami. Jakie są pana przemyślenia? To mogą być i takie rzeczy. To może być i chory człowiek psychiczny, może być i kto chce rzucić ogniem między Polakami i Litwinami. No ale no, to teraz ciężko sądzić. To może nie możemy, jak mówią, jeżeli człowiek nie złapany za rękę, to nie możemy tego człowieka posadzić. Także tutaj nie możemy przewidzieć. Jak to będzie ta sprawa odkryta i będą znane sprawcy, wtedy będziemy widzieć, kto to jest prawdziwy. To może ja mogę przytoczyć też, jak w swój czas, kiedy pracowałem starostą w Wyszyszkach, też kiedy palili, chlewy palili za zabudowania, no też byli różne warianty, że to mogą być cudze, że to mogą być swoje, ale dlatego też wtedy to dzięki mieszkańcom, dzięki oni też, wtedy każda noc było dzieżurstwo, dzięki powiedzmy też policji bardzo aktywny udział wzięła, byli nawet podłączeni wojskowy rejon, wtedy wyznaczono
дали, памятам, 3000 премія літов. І жовніш якраз, який виходить з Тургеля, злапав того чоловіка, який цю справу робив. Ну, і оказалося, то мешканець Шишек, і він з тими справами залапив свої особисті справи, з ким-то покрутившися, з кого-то конкурента в якій-то справі. І такі справи чинив. От і відімі. Ну, так же, я не можу зараз мовити о тих всіх справах, що в цих Шишек, то пожиємо з опичами. Я лічу таке завдання, що ніяка справа зла не буде захована. Все одно у нас з якого часу вона вийде на яв. Ніхто, ні поліція, нехай то. Люди йдуть туди відзвонитися. Все одно буде в тим, я лічу, постемпі. Тен справця, який таке жече, чи він єдан, чи гвенці, напевно, понесе кару людського, або кару Божу. То єднозначно. Powiedział pan, że wówczas podczas tamtych ataków w zemstę, jak się ukazało, policja pracowała dobrze. Odnosi pan wrażenie, że teraz pracuje gorzej, bo w oświadczeniu napisał pan, że policja niestety ma ważniejsze, jak się wydało, rzeczy do zrobienia. Ja może to tak powiedziałem szerzej. В ширшому контексті, може, зараз потлумачу, може, не всі зрозуміли, тому що, як зараз віємо, вже йде реформа поліції. Już jak Parnawas powiedział, że w 50 więcej samorządów, które już zrobione, jeszcze ostaje się tam dziesiątka samorządów, jeszcze, które, ale teraz już widzimy, że nowy minister spraw wewnętrznych wstrzymał ta przebudowa, powiedzmy, policji. To troszkę wygląda dziwnie, kiedy zwalniają się pracowniki, kiedy część dyżurna, kiedy дежурувалося в поліції в будинку цяла ноць, коли, якщо кого, хто був затримуваний, можна було привезти його, чи п'ятого, п'яного, чи чоловіка, який викрочив праву, що він мог там сидіти, чи то доба, чи дві, чи там винесе сон. Зараз цього немає, його треба везти до Вільна, або треба випускати. І звалюється старших працівників, які мають досвідчення, і я то лічу, що то діло негативне. Тому що рані і вночі, і в Шишках був поліціянт, і в Яшунах, в Солічниках. Ну, зараз так виходить, що будинки поліції охороняю охороняжі за пінюшки. Ну, то мені не є зрозуміло. Але міністр справ вевнанчних завісив зараз. Так, я ще завішено. Вчора він дав освічення, що вщимує то на рок часу. Ну, побачимо, що з того буде. Panie pośle, zatwierdzono program rządu. Frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin głosowała za. Polscy politycy zaufali, no i ufają, wierzą, że być może tej władzy się uda. Nie, no zawsze trzeba wierzyć. No, czemu polska frakcja głosowała, to już to i nasza prezes frakcja mówiła, że na pewno tam dużo programu jest te rzeczy, które odpowiadają nam, które jest w naszym programie, to rodzinna polityka, to znaczy światowa polityka, to regionalna polityka, żeby przyciągnąć więcej środków w regiony, w rejony, żeby walka z negatywnym значить, алкоголізмом, з другими справами негативні, то є в нашому програмі і лічу, що то є дуже важливо. Так же і в свята, тому що теж ми цілий час мовимо і ми робимо в наших саморжонах, ми школи не замикаємо, ми в кожній меншій місцевості чи маємо школу, як є діти, щоб тих малюхів не треба було возити за 10, 20 чи 10 кілометрів, як то другі саморжон робимо, ми тим керунком не пошлі ми лічимо і зараз дуже мило, що дійшли до влади, які теж розуміють таку політику, і хто нам відповідає. Ну, але вже було відповідано в опозиційних партій критики відносно того програму. Моє особисте здання, їм зауфалі. Їм зауфалі моцно, за їх проголосувало, вибрано 56 послів, то тире вже давно ніяка партія не викривала у 90-го, здається, до 2-го року, коли там Создеми викрали і т.в. І також, якщо їм народ зауфав, ми мусимо їм теж
вірити. І я лічу, що не мусимо зараз ставити палки в коло і займатися критикою. Напевно, в кожному програмі, в кожному діланні знайдеться дуже речі, які не відповідають і нам, і другим. І може, то там і конкретизму цього за дуже не було, бо може, це було трошки конкретизовувати. Але то є програм, який програм, то я завжди у мене є свята крова. Його завжди можна поповнити, його можна завжди змінити. І тим більше, що при таким зофанні, я лічу, що нех попрацюємо ten rząd, jaki rok. I wtedy my będziemy robili wnioski, czy on wykonuje swój program, czy on wykonuje to, co było obiecane wyborcom. Wtedy będziemy krytykować, wtedy będziemy rozmawiać, a teraz ja liczę, trzeba pomilczeć, trzeba popatrzeć, trzeba skłaszać swoje propozycje, a czas pokaże, czy idziemy w tym kierunku. No, chęci na pewno, dobrze, to może... Добре, хоча це може, ну, саме відзіме 25 лет неподліглості, а ситуація в Литві погаршується. Многі ж виїжджають, старше теж ви... І навіть 50-летні люди виїжджають за границю, шукають хліба. Ну, не може такого бути, жаль, і так далі буде, хто в Литві тоді останеться. Я даритісти, то в кінці і тих позабираю, ну, то... Panie pośle, a z Iszyszek wyjeżdżają? To... Nie, no to jest tendencja wszystko. Z Iszyszek wyjeżdżają, z każdej miejscowości. No może ja mnie tak ucieszę, że z naszych stron może troszkę mniej wyjeżdża, czym wyjeżdża z Litwy. Litwy tak, da się takie to zauważyć. Tak, z Litwy można zauważyć, że całe miejscowości, wszyscy stoją puste, to może jeden wyjechał, wszystkie za sobą pociągnął. Także jest to, na pewno jest ta tendencja i ona będzie. Tu teraz człowieka nie zatrzymasz i trzeba tego obywatele zrozumieć, że każdy chce zarobić więcej, chce zarobić dobrze, tym bardziej, że teraz granice odkryte, ludzie pojeździli, zobaczyli, jak świat żyje, oni też chcą żyć i że to normalne, ale ja też mówię, no pojedźcie, popracujcie, zarobcie tam pieniędzy i włożcie tutaj, inwestujcie w swoje rodzinne strony, żeby odkryć tu swój biznes, żeby stworzyć drugim miejsce pracy. No, jest takie, które wracają, także będziemy dobry będzie myśli. Bo za granicą jednak i tak chyba będziemy obcokrajowcami, nie będziemy do końca przyjęci. Nie, jako... no, to zawsze tak było, zawsze tak będzie. To może to, żeby stać poczuciem obywatelem tego prawdziwego państwa, to nie, trzeba nie jedno pokolenie. I myślę, to może i zawsze właśnie, będą wymówki, tak. Że ty jesteś gdzie to skąd. To może tak samo jak i na naszych terenach, że ty jesteś zawsze. Ja też sobie wiem, że jak rodowity chrześcijanin z wieków tam mieszkałem, ja wiem, że to też jest rodowity, a Szyszczanie to jest nierodowity. Szybysz. Panie pośle, wczoraj w Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie kodeksu pracy, w sprawie odroczenia wejścia w życie nowej, tej zliberalizowanej redakcji. Ale czy te pół roku rozwiązuje sprawę? Bo chyba w końcu jednak wejdzie w życie. Czy pan uważa, że to w ciągu tego pół roku można jeszcze coś zrobić i poprawić go tak, by wyszło na korzyść nam, pracownikom? Ja, no zawsze nasza frakcja, my byli przeciw tego nowego kodeksu pracy, my jego nigdy nie podtrzymywaliśmy, my zawsze głosowaliśmy przeciw, my składaliśmy swoje poprawki, żeby polepszyć warunki pracujących, no niestety był przyjęty tak, jaki był. No teraz my też, ja trzeba mogę osobiście powiedzieć, czemu ja głosowałem, że go odroczyć. Tam, że ta ekonomia, tam 80 milionów euro, no to ekonomia to nie najważniejsza sprawa, to może ja mówię, na ludziach, na człowieku nigdy nie można ekonomii, to jest najgorsza sprawa, kiedy zaczniemy na swoich obywatelach ekonomić, to ta państwa naprawdę nie dokąd dojdzie. Ale myślę, że za te półrocze będą dyskusje, strona komisji będzie pracować i ja myślę, że musimy wnieść poprawki, żeby stan pracujących, który tam jest pogorszający te takie punkty, musimy to sprawić. I mam nadzieję, że i rząd pójdzie w tym kierunku, żeby nie tylko odłożyć, ale co jest złego, poprawić. Ja mam nadzieję na to. Czyli to pół roku nie jest przypadkowe i może wyjść. Tak, ja liczę, jeszcze... że będziemy tym rozmawiać, że liczę, że może za ten pół rok da się nie tylko, żeby tam wszystkiego poczytali, by dowiedzieli się, że jak to źle, ale i będzie dyskusja z drugiej strony komisji, gdzie rząd, pracodawcy, pracownicy, profsojuzy będą dyskutować, żeby sytuacja pracujących byłaby wiele lepsza, czym jest w tym nowym kodeksie.
Panie pośle, pytanie nieco żartobliwe, ale też poważne. Ramuna Skarbowski jest lider Związku Chłopów i Zielonych i Joza Statkiewicz, najsłynniejszy do tej pory projektant mody, porozumieli się w sprawie litewskich strojów ludowych dla wszystkich przedszkolaków na Litwie. Panie pośle, co z polskimi dziećmi? Będą musieli założyć te stroje? Nie, no ja zawsze mówię, że nasze dzieci też są obywatelami Litwy i też mogą te stroje założyć, ale mnie też takie pytania, jak mniejszość jest narodowa, to nam też może trzeba byłoby polskie narodowe stroje. A z drugiej sprawy, no ja nie przeciw tego tam, ale z drugiej strony to pomyśleć, czy to warto wyrzucać te pieniądze, te może 3 miliony, tam troszkę więcej, może 3 miliony, to też jest niemała suma, wziąć na Litwę, to 10 więcej miliony to. Ja liczę, że tam od 1 do 7 roczku temu dziecku poszyje się kostiumek, zaroczek już to dziecko nie naloży już tego kostiumu, włożyć tyle pieniędzy, żeby potem wisiało by czy pamiątka, czy to byłoby wyłożone. No, ja liczę, że jeżeli my chcemy uświętkować stulecie państwa, to, no to moim zdaniem to nie jest najlepszy wariant. Ja liczę, że lepiej tych 3 miliony euro, jakim to drugim sposobem tym dzieciom, powiedzmy, jeżeli chcemy już tym dzieciom dopomóc wszystkim, to jakim to drugim sposobem, a nie obowiązkowo ludowymi kościołami. To jest moje osobiste zdanie. Zwłaszcza, że Litwa ma ważniejsze problemy, na przykład emeryci być może nie mają za co świąt sobie. Nie, no tak, ja mówię, także tutaj to stulecie, ona na pewno trzeba świętkować, pięknie świętkować, to podniesie na pewno i więcej trzeba pieniędzy, ale to, żeby nie tylko kogo to wydzielić, to święto nie musi być dla dzieci, a święto musi być dla wszystkich, dobrze pani zauważyła, i rencistom, i wszystkim, także to trzeba brać troszkę szerzej, a nie brać wąsko. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję też korzystając z okazji, to chcę słuchaczom Radia Wilna życzyć wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, zdrowia, szczęścia i wszystkiego wam najlepszego. I redakcji też. Dziękujemy bardzo. Skąd pan wie, że jeszcze w tym roku nie zaprosimy pana? Jest więcej chętnych. Panie pośle, bardzo dziękuję. Dziękuję również słuchaczom Radia Wilno. Beata Naniewicz, do usłyszenia. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30. Wszystko, co nas łączy.